Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. A dziś mamy temat przednich błotników zamienników John Deere. Także zaczynamy. Tak więc tutaj mamy John Deere 6620. I przedni błotnik, tutaj sobie tak położyliśmy, pierwszy lepszy z półki. Tych błotników naprawdę przerobiliśmy masę u nas w zamienniku, żeby właśnie wybrać tutaj te najlepsze. I trafiło właśnie tutaj na firmę Dunloflex. Są to błotniki, wydaje nam się, najbardziej przybliżone do John Deere'a w zamienniku w przystępnej cenie, a co najważniejsze, są z takiego tworzywa zrobione, że ten błotnik, nieważne w jakich warunkach atmosferycznych, on się niesamowicie wygina, a nie pęka. Tak więc myślę, że takie rozwiązanie jest fajną alternatywą do nieco droższych, oryginalnych błotników, które praktycznie, jak zamówicie sobie dodatkowo, bo chcecie zmienić, okazuje się, że ten błotnik praktycznie prawdopodobnie przyjdzie z tej samej fabryki, co jest ten. Tak więc z dobraniem takiego błotnika może być mały kłopot. Najlepiej sobie zmierzyć tutaj szerokość opony i plus minus długość tego błotnika, bo jest kilkanaście opcji w ofercie. Także możecie sobie to sami pomierzyć na stronie, wpisać błotnik i tam są zwymiarowane, każdy jeden taki błotnik mamy zwymiarowany, to jest podane w opisie wszystko. No wiadomo, po numerze katalogowym też możecie sobie to sprawdzić, bo też są pokatalogowane numery, ale jak wiadomo, no te ciągniki u nas często mają zmieniane te opony i czasami może się okazać, że po prostu ta opona jest szersza, no i będzie Wam to chlapać, także najlepiej sobie to zmierzyć i plus minus wyobrazić można sobie, jak ten błotnik będzie leżał tutaj i czy na pewno zasłoni Wam całą oponę, żeby to nie chlapało, bo właśnie no, tą funkcję ma spełniać ten błotnik. Także tutaj w tych błotnikach nie ma otworów, trzeba je samemu nawiercić, ale myślę, że to nic trudnego. Śmiało można w tym wiercić, delikatnie, nie pękają 100%. No, na serwisie założyliśmy już kilkanaście takich zestawów. Jak się nie mylę, teraz właśnie ma wjeżdżać do nas ciągnik na założenie właśnie błotników naprzód. Tak więc myślę, że tutaj trochę wiedzy Wam przekazaliśmy. Jeśli macie jakieś wątpliwości, tutaj wyświetla się numer. Śmiało możecie korzystać z kodu rabatowego. Działam też również telefonicznie. Także ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!